No i teraz właśnie mam no, dziką radość, że po jakby 2 latach udało nam się zaprosić do naszej świetlicy Multikulti, do naszego kolektywnie zarządzanego Domu Kultury, tutaj kilka organizacji razem to wszystko prowadzi. No i się cieszymy, że pan Tomek jest z nami, także ja już więcej nic nie mówię, oddaję Tomkowi głos i bardzo się cieszę naprawdę, że jesteś z nami. Dziękuję. Cześć. Nazywam się, przepraszam, wszyscy, dobry wieczór. Nazywam się Tomasz Toivy-Blat. Toivy to jest moje żydowskie nazwisko, tak mnie nazywali w Polsce rodzice, wszyscy. Zacznę słowami znanego polskiego poety Czesława Milosza. Miłosz Rocz, tam gdzie nie ma pamięci, nie tylko czas jest pustkowiem, także przestrzeń, drzewa, skały mówią do nas, ale my ich nie rozumiemy. Tylko poprzez pamięć możemy rozumieć ich mowę. I dlatego ja tu jestem. Chodzi o pamięć. Ludzie zapominają, ludzie nie wierzą. W Polsce profesor Bender z Uniwersytetu Jana Pawła już mówi, że Holokaust, właśnie gdzie nie były, był swimming pool, pływalnia była, tak była, ale dla sesowców. I on zaprzecza już, w Polsce nie chce mi się wierzyć. A ja w tym samym uniwersytecie miałem właśnie wykład i powiedziałem tym, tu za ścianą jest pan profesor, tak się dzieje. Więc ja wracam do swego, ja, jak wielu z naszych, z nas uratowanych, chcemy, aby nasza tragedia nieodwracalna, jaka jest, była ostrzeżeniem, do jakich zbrodni przerażający proces nietolerancji i rasizmu może doprowadzić. Historia Holokaustu musi być ciągle przypominana z tej racji, z tej prostej przyczyny, że prawda jest taka niewyobrażalna, że bez... ona blednie z czasem. I dlatego moim obowiązkiem jest opowiedzenie mojego życia w czasie okupacji. Moim obowiązkiem jest opowiedzieć wam coś, co przekracza wszelką fantazję na temat zbrodni. To tak prowadzę, to tak muszę sam jakoś to wszystko ułożyć. Okej. W 1939 roku Niemcy atakują Polskę i wtedy wszystkie ustalone przez narody zasady prowadzenia wojny zostały brutalnie zgwałcone. Niemcy nie zadowalały się zwycięstwem, okupacją. Ludność cywilna była tylko narzędziem odwetu. Obchodzenie się z ludnością cywilną było nieludzkie i doprowadziło do zniszczenia wielu grup narodowościowych. Ludność została podzielona i traktowana według zasad rasowych. Rasa, religia decydowały o prawach do życia i śmierci. Jeżeli sobie wyobrazicie piramidę, to na szczycie tej piramidy
to byli Niemcy, którzy byli urodzeni w Niemczech, Reichsdeutsch tak zwany. On był na szczycie tej piramidy rasizmu. Trochę niżej były narody tak zwane aryjskie, szwedzkie, duńskie, holenderskie. Jeszcze niżej były narody słowiańskie, Polska przede wszystkim. Jeszcze niżej byli Cyganie i jeszcze niżej byli Żydzi. I wszyscy otrzymali od rządu, od władz niemieckich, otrzymali żywność i karty bonusowe na ubranie według właśnie tego schematu narodowościowego. Jeżeli chodzi o Żydów, Cyganie, kiedy Hitler wybił wszystkich Cyganów w Niemczech, nie ruszał ich więcej, ani w Rumunii, ani na Węgrzech. Natomiast, żeby zniszczyć Żydów, to on sięgał wszędzie, gdzie tylko mógł w Europie. Ja urodziłem się w małym miasteczku, Izbica. Izbica była typowo żydowskim miasteczkiem, tak zwane sztetl. 95% mieszkańców było Żydami. Bardzo ortodoksyjne miasteczko, bardzo biedne. I żyliśmy z Polakami, sąsiadami. W pewnym sensie spokojnie. Nieraz widziałem na ulicy, na plocie napis nie kupuj Żyda, Żydzi do Palestyny, ale nie było, nie pamiętam żadnych takich drastycznych wypadków bicia czy coś w tym rodzaju. O, czasami wracając ze szkoły słyszałem, ty zabiliście Chrystusa, coś w tym rodzaju. Niemcy wkraczają, wojna się zaczyna, Niemcy wkraczają do Polski, do Izbicy i na początku nie było tak źle. Dlatego, bo żydowski język, jidysz, jest podobny do niemieckiego. Jeżeli rozmawiałaś po żydowsku, Niemiec zrozumiał. I tak samo Żyd zrozumiał, jak do niego mówili po niemiecku. Bardzo podobny język. I więc Żydzi mieli tą przewagę wtedy nad ludnością katolicką, że mogli się porozumiewać. I ja pamiętam, że nieraz robili biznes Żydzi z tymi niemieckimi żołnierzami. Ja na przykład z wioski zabrałem od znajomych liście tytoniowe, kroiłem, robiłem takie papierosy swoje i potem sprzedawałem Niemcom. No Niemcy mieli papierosy, mieli tak zwane Juno, ale wzięli od nas w zamian, dali cukierki i tak dalej. Spokojnie było. Oczywiście była praca przymusowa, to znaczy, że co jakiś czas Rada Żydowska, tak zwany Judenrat, którą Niemcy ustanowili jako władza, czasami musiała dostarczyć 100-200 ludzi do prac irygacyjnych czy do budowy lotniska i po pracy, po wybudowanie tego lotniska, czy w ogóle ukończenia pracy, mogli wrócić do Izbicy. Aż do czasu, pewnego dnia, ja tak w skrócie opowiadam, pewnego dnia inna grupa Niemców przyjechała. Chłopy, wysokie chłopie, czarne mundury, trupia czaszka na czapce i wszystko się zmieniło. Na początku zażądali od Judenratu, ażeby dostarczył 2000 Żydów na rynek, żeby je wysiedlić do przesiedlenia. Jeżeli ktoś pójdzie dobrowolnie, to dostanie chleb i marmeladę. I wtedy sam widziałem grupę ludzi, całe rodziny głodne.
szli, niby to wyglądało jak to dobrowolnie, do stacji. Tam dostali chleb i marmelady, tak jak Niemcy przyrzekli. I potem musieli wejść do wagonów. Pociąg zalarowany odjechał. Czekamy dzień, dwa. Jeżeli do tej pory mogliśmy, jak wzięli ludzi do pracy na drugi czy na trzeci dzień, to mogliśmy już wiedzieć, gdzie są ci ludzie. Ale teraz pociąg pojechał na wschód, tak i koniec, zniknął. Dwa tygodnie potem znowu przyjeżdżają ci Niemcy, że potrzeba jeszcze 1500 ludzi do wysiedlenia, bo niemieccy Żydzi tutaj przyjadą. No, ale wtedy dużo Żydów już się schowało, bo coś było nie tak, jak powinno być. Myśmy czuli, że czuliśmy jakieś niebezpieczeństwo. Dużo Żydów zrobiło sobie kryjówki pod podłogą, piwnicy, podwójne ściany i nie stawili się na rynek. Na rynek albo do stacji kolejowej, zależy. Przede wszystkim zawsze na rynku zbierali tych Żydów, a potem prowadzili na stację, ale czasami bezpośrednio. I Niemcy w tym wypadku przy pomocy ukraińskich ochotników wtedy chodzili od domu do domu, doganiali Żydów, aż suma była już odpowiednia i znowu pociąg odjechał. Ale tym razem słyszą, że w innych miasteczkach to samo się dzieje i nie wiedzą, gdzie ci Żydzi, gdzie zabierają tych Żydów, więc tym razem kilku Polaków prosiliśmy znajomych, zapłaciliśmy troszkę, żeby, jak będzie jeszcze jedna taka obława, żeby pojechali za tym pociągiem i dowiedzieli się, dokąd ludzi zabierają. Więc tym razem, jak pociąg odjechał, kilku Polaków na rowerach, na konno. Wtedy pociągi nie jechały tak szybko jak teraz. Pojechało za tym pociągiem i nie trwało długo. Tego samego dnia przyjechali i opowiedzieli nam jakąś niemożliwą historię, że pociąg nie jedzie daleko, jedzie jakieś 70 kilometrów, ile tam, 40 mil czy ile, i zaciąguje się w środku lasu, czyli jakiejś małej stacji wiejskiej pod nazwą Sobibór. Tam pociąg się zatrzymuje, potem jest wepchany głębiej w las i według opowiadań tych chłopów, którzy tam mieszkają, pociągi przechodzą dzień i noc, pociąg wjeżdża do tego miejsca, za jakieś 20 minut wraca pusty, i tak ciągle. I według ich zdania to musi być jakieś okropne miejsce, bo pociągi wchodzą, to miejsce ćwierć mili kwadratowych w środku lasu powinno już dawno być przepełnione, a tu jak moloch. Pociągi przechodzą, a wjeżdżają puste. I jeszcze do tego było czuć w okolicy ten zapach spalonego mięsa i ogień było widać, to wszystko. Więc rzecz była jasna, że zabijają ludzi. Więc teraz już wiedzieliśmy, dokąd pociągi jadą. Pociągi jechały również do drugiego obozu śmierci, Belżec, koło Tomaszowa Lubelskiego. Teraz taka sprawa, muszę wyjaśnić. Dużo ludzi wie o obozach koncentracyjnych. Mało ludzi wie o obozach śmierci, bo zasady wszystkie obozy niemieckie miały na cel wykończyć Żydów. Ale była zasadnicza różnica. Obozy śmierci zostały wybudowane po takiej tajnej konferencji niemieckiej, którą teraz historycy nazywają konferencja Wannsee, przedmieście Berlina. Na tej konferencji było 15 wyższych oficerów, urzędników niemieckich i debatowali, jak
co się damy zrobić, żydowski problem tutaj. Niektórzy historycy mówią, że to był początek Holokaustu, ale w tym czasie już na ziemiach wschodnich, zdobytych przez Niemcy, Związku Radzieckiego, już tam mordowali w 1941 roku i ta akcja szła wolno, więc ta konferencja miała za zadanie jakoś usprawnić ten system, mordowanie Żydów przez tak zwane specjalne ekipy morderców, tak zwane Einsatzgruppen, jest za wolne i męczące dla żołnierzy. Więc debatowali na tym i pod koniec, pod koniec tej konferencji, dwa tygodnie później, już rezultatem było stworzenie obozu śmierci. Różnica była między obozem śmierci a obozem koncepcyjnym znacząca. Teraz powiem coś, co może nie powinien powiedzieć, ale powiem. Dla Polaka, Czecha, dla innego człowieka, nie Żyda, Oświęcim był dnem świata, piekło. Dla Żyda, jeżeli był zdrowy i młody, to był, że powiem, szczęście być w sobie, w tym Oświęcimiu. I faktycznie, jeżeli był młody i silny, on mógł tam się uratować. I faktycznie 30 tysięcy z Oświęcimia się uratowało. Obóz śmierci to była fabryka śmierci. Nie było żadnych selekcji. Poziom przyjechał, od razu szedł do komór gazowych. Stoi ta różnica, żeby wyjaśnić. Więc teraz Izbica się wyludnia, przyjeżdżają transporty z Niemiec, mieszkają w Izbicy, w tych domach wysiedlonych, piszą do domu, że tak, Niemcy powiedzieli, że wywożą nas na wschód, to Izbica jest wschód, jest wschodem, ciężko jest, ale można żyć. To była ta sztuka tych Niemców, ogłupiania ludzi. Listy poszły do Niemiec, no i wtedy, jak Niemcy wysiedlali znowu niemieckich Żydów, no to oni poszli. Bo tutaj otrzymała list od ciotki, od córki, dopiero niedawno, że są Izbicy, ciężko, ale można żyć, nie wiedząc, że potem śmierć. Więc Niemcy byli niemieccy Żydzi i tak to było, potem oni zostali wzięci do Sobiboru. My, nasza rodzina, moja miała szczęście, że jakoś z innymi Żydami, że jakoś mogę się ukrywać. Przede wszystkim dlatego, jak niemieccy Żydzi przyjechali i był rozkaz SS-owców, żeby wszyscy szli na dworzec kolejowy, to szli. Kiedy my, polscy Żydzi, powiedzieli im, słuchajcie, nie idźcie, bo to śmierć, schowajcie się, uciekajcie. Oni im mówili, to była ich niemiecka mentalność. Co? Befehl ist Befehl, rozkaz jest rozkaz. Jak to można coś takiego nie słuchać rządu, jeśli na śmierć? W każdym razie w październiku 42 roku w październiku mama woła mnie ze swego pokoju i mówi, Tomek, Toivi. To i jedziesz dzisiaj na Węgry. Węgry? Ja bym, Izbica to jak wieś. Ja bym taki wiejski chłopak. Ja słyszałem, są duże miasta, gdzie na przykład, jakby to powiedzieć, były lampy naftowe, a w dużych, w innych miastach to idziesz do ściany, coś przekręcasz i masz elektryczność, dobre światło. Potrzebujesz wodę? Też tam do ściany idziesz, to przekręci się woda i leci, nawet gorąca. A co bardziej nieprawdopodobne? W mieszkaniach są ubikacje. No to już było za dużo dla nas Izbicy Żydów. Ubikacje w mieszkaniu, gdzie mieszkasz i nie śmierci. Ja o tym mówię, żeby dać przykład, że byłem całkiem głupi chłopak. Wsiowy. No wsiowy to nie znaczy, że musi być głupi, ale niedouczony. I dla mnie Izbica był środkiem świata.
Ja nie chciałbym nigdzie indziej żyć, tylko w Lisbicy. I teraz mama mówi, jeźdź do Węgier. Dlaczego do Węgier? Bo w Węgrzech Żydzi żyli jeszcze relatywnie spokojnie. Mordowanie węgierskich Żydów zaczęło się w 1944 roku, kiedy ich wzięli do Oświęcimia, ale w 1942 było spokojnie. Więc pamiętam marzenie Żyda w Lisbicy i chyba w innych miasteczkach było, jak się to dostać na Węgry. I wtedy taka grupa, liczyła kilku Polaków, z Gajoszem, mister Gajosz na czele, znany gangster w Polsce, bandyta, który Polacy się ich bali, nimi, ogłosił potajemnie, że za pieniądze on przeprowadzi, zda drogę przeprowadzi do Węgier grupy Żydów. I matka mówiła, że właśnie ja się zapisałem do tej grupy, która dzisiaj dojdzie w nocy i bierze się do Węgier. A ja do niej mówię, mamo, a ty słyszałaś o plotkach, że pan Gajusz prowadzi grupę Żydów do węgierskiej granicy. Prowadzi ich w lesie jakiś czas. Potem mówi, że o, szczęśliwym trafem. Przeszliśmy już granicę spokojnie, jesteście teraz na Węgrzech, więc napiszcie krótki list, że jesteście na Węgrzech. Żeby wasi rodzice czy inni krewni zapłacili nam. I wtedy, kiedy oni podpisują ten list, zostają zaatakowani, zamordowani i wszystko jest im zabrane. Więc ja mówię to do mamy też. A mama mówi, to i my tu siedzimy, czekamy na śmierć. Czekamy na śmierć, prosta sprawa. Węgry, Gajosz, jest nadzieja, że może to tylko plotki, co mówią. To naprawdę trzeba, wybierz sam. Ja tak patrzę na nie i mówię, mamo, jadę na Węgry. I wtedy mama mi da taką kartkę papieru, mówi, Tojwi, to jest metryka urodzenia polskiego chłopca, katolika, który umarł kilka dni temu, ale burmistrz z Bicy, przyjaciel ojca mojego, nie wykreślił go z listy żyjących, a natomiast dał to ojcu, żeby mnie uratował. Wiesz to i powtórz sobie nazwisko nowe. Ja biorę, patrzę, Waldemar Ptaszek, nowe nazwisko, Waldemar Ptaszek, nie wiem skąd to wzięli. I ona, mama mówi, no to ucz się tego. I o drugiej pójdziesz do domu Schneidera, to sąsiad był, gdzie wszyscy, którzy jadą na Węgry, się zbierają. Godzina druga. Ja pamiętam, mieliśmy jeszcze szproty takie, pudełko, to była ostatnia kolacja nasza. Żegnam się z rodzicami, idę do drugiego domu tego pana Schneidera i tam już widzę 8 osób. Jedna dziewczyna, młoda, jakieś 17 lat i czekamy. Potem przychodzi, Gajusz przychodzi za jakiś czas i daje nam bilety, które on wcześniej zakupił dla nas. I teraz pod osłoną nocy wykradzamy się z getta do stacji kolejowej. W Lisbicy to jest mała mieścina, ta stacja to taka chałupinka była, krzaki naokoło, żeśmy się schowali w tych krzakach, czekamy, pociąg przyjeżdża, skoczyliśmy do ostatniego wagonu i jesteśmy w drodze na Węgry. To był dwóch, stryj i tak dalej. Ta dziewczyna, która jechała z nami, 17 lat, mniej więcej chyba nie miała, miała urodę typowo semicką. Była piękna dziewczyna, ale miała ten nos trochę, może trochę za duży był, czarne włosy kręcone. Jak ktoś by szukał Żyda, to by od razu do niej poszedł. Polacy, wiadomo, Słowianie przeważnie mają jasne włosy, ale nie tego. Więc
więc ona od Lizbicy stała przy oknie w tym korytarzu w wagonie i wyglądała. Ludzie myśleli, że ona wygląda krajobraz, bo ona chciała dać to wrażenie. Nie, ona krajobrazem nie wyglądała. Ona po prostu chciała schować swoją twarz. Przechodzi konduktor, pamiętam, konduktor był to Niemiec i sprawdza bilety i odchodzi. Przy sprawdzeniu biletów ta dziewczyna się odwróciła, że przyjazdła do konduktora i podała mu bilet. W porządku, zdjęcie było w porządku, ale na pewno jakiś fellow traveler, współtowarzysz podróży, poznał ją, jakiś musiał ją poznać, bo za chwilę dwóch Ukraińców przyszło, sprawdzili jej papiery i poszli. Tymczasem ja, 15,5 roku, prawie że dzieciak, nie wiedziałam, co robić. Ja pamiętam, że potem mnie obrywały, że oczy nie mogą otworzyć. Biorę gazetę i udaję, że czytam. Nie wiem nawet, czy gazety nie czytałem, nie miałam do góry nogami. Udaję, że czytam i boję się. I widocznie, jak to się mówi po angielsku, wyglądałem jak short thumb. Kiedy wszyscy tutaj mówią, o, złapali Żydów, może więcej, to siedzi gość, to jakby nic nie było. Bo za chwilkę gazeta jest ściągnięta z mojej twarzy, patrzy Ukrainiec, papiery, daj mu papiery. Jak się nazywasz? Waldemar Ptaszek. Ty Żyd? Nie. Ty Żyd? Nie. O, lepiej powiedz, a ja wiedziałam, jaką cenę będę płacił, jak przyznam się. Mówi nie. Ale była rada, jeżeli mężczyznę nie wiedzieli, co z nim zrobić, nie wiedzieli, czy Żyd, czy nie, to sprawdzali, czy jest obrzezany, a w Polsce każdy Żyd był. Więc, bo każe mi iść do ubikacji, spuścić spodnie, patrzy w dół, patrzy na mnie i widzę, że jakiś jest zdezorientowany. Więc ten drugi Ukrainiec był przy końcu wagonu i ten wołał do niego: Iwan, chodź sobie. Nie ma, chodź tutaj. I ten drugi żandar przyszedł, ten ukraiński policjant patrzy i ten drugi tak na mnie tego. Dlaczego? Dlatego, bo ja szukałem drogi, żeby się uratować. I robiłem wszystko, co mogłem. I wtedy tylko chciałem poprawić ten rezultat, tą krzywdę, mówię, co mi rabin zrobił, obrzezanie, i sznurkiem, i kamieniem ciężkim. Jakoś chciałem to poprawić, nie udało się. Jedyny rezultat było, że wszystko było nabrzmiałe. Opuchnięte. Było opuchnięte. Dobra, mam. I trudno było poznać widocznie, bo patrzą, ale rzecz jasna, że ja tam majstrowałem, więc muszę być Żydem i zaresztowali mnie. Teraz ja 6 miesięcy odsunę na bok, bo musielibyście siedzieć ze mną całą noc, żeby słuchać, a tylko powiem o moim powrocie do Izbicy. Byłem w więzieniu, z więzienia cudem się wydostałem do szpitala więziennego, ze szpitalu udało mi się jakoś wyjść. Możecie w bibliotece pożyczyć tą książkę, to jest cała moja historia. I wyszedłem ze szpitala i do getta dali mnie do Stryja. Stryj to takie miasteczko za Lwowem. Byłem tam w getcie i słyszałem od ludzi, niektórzy, że Lizbicy są jeszcze Żydzi. Więc napisałem list do matki, list przyszedł. Zawiązaliśmy kontakt. Rezultatem tego kontaktu było, że przyjechał do getta Niemiec, pan Krause. On był naszym znajomym. To był Niemiec, który przed tym nam pomagał. I widocznie ojciec mu zapłacił, bo przyjechał ten oficer do Stryja, do getta. I do mnie mówi, no to i wracamy do Lizbicy. I powiedział, że z nim to mogę jechać. Że on ma papier od Landrata, Landrat,
starostą, gdyby się powiedziało po polsku, że mogę jechać pociągiem, bo tak w życiu nie mogę jechać pociągiem. Widocznie też ojciec dużo zapłacił za to. Więc ja mówię, panie Klarze, w porządku, jedziemy. W nocy tak samo, wyszliśmy z getta, z nim jako oficer niemiecki, z swastyką, nikt nas nie zaczepił, doszliśmy do pociągu i tam w cieniu postawił mnie, mówił, żeby zaczekał, że idzie po bilety. Poszedł po bilety, za chwilę wraca. Tolek, jest taka sprawa, ten pociąg, którym ty masz jechać, to odjeżdża za 3 godziny. Tam pełno szmuglerzy, pełno takich ludzi, którzy szukają Żydów. Jak się zaczepią, ja nie mogę dużo zrobić dla ciebie, ale jest wyjście, jeżeli nie chcesz ryzykować tym szmuglerskim pociągiem. Na dworcu jest pociąg z Randyni ze frontu wschodniego. Ja jako Niemiec mogę jechać tym pociągiem. Godzinę czasu jesteś w Zmicy. Jeżeli chcesz i będziesz trzymał język za zębami, to możemy, to jest, to wydaje mi się, że jest bardziej bezpiecznie niż tym pociągiem ukraińskim. Ja się zgodziłem. I pamiętam, że szliśmy do pociągu, do przedziału. Siedziała kobieta w mundurze niemieckim, było zdaje się dwóch SS-manów i tam jeszcze jakiś cywil siedział. On mnie przedstawił Krasi jako jego krewny ze szpitala, dopiero go bierze, bo źle wyglądałem rzecz jasna, chudy, cholowity. I dojechałem do Izbicy. W Izbicy Krasi mówi, no to i pędź do domu. Ja pędzę, ale on mi powiedział, że nie powiedział mi, że myśmy zmienili miejsce mieszkania. Ja pędzę do starego domu, stukam, już było późno, późno w nocy. Kto to? A tato, myślałem, że ojciec mi, tato, otóż, a tu głos za tego. Ty Żydzie, ty uciekaj, wy tu nie mieszkacie. No proszę pana, gdzie my mieszkamy? Idę do garbarni. Dobra, opuściłem, poszedł do garbarni. To była tam duża garbarnia w Izbicie, zastychałem w okno, a słyszałem krzyk brata, że to, o to twój wi, to twój wi. Ja drzwi otwierałem drzwi, ja wchodzę i oczywiście matka tego ojciec się cieszą, ale to nie koniec. I tak ojciec mi opowiada, co było do tej pory. Mówi, że zaraz jak wyjechałem, była duża ostatnia akcja. Były dwa słowa, które były okropne dla Żyda. Pierwsze słowo było akcja, action, to było szukanie Żydów, wysiedlenie ich, wsadzenie do pociągu i odjazd od pozy o śmierci. Drugie słowo, straszne słowo, było Judenrein. Jeżeli była akcja, to miasteczko było okrążone i Izbica była w dolinie, naokoło było wzgórza i wtedy Niemcy, Ukraińcy stali, nie można było czekać. Więc więc po akcji, jak już pociąg odjechał, to ludzie, którzy się dobrze schowali, mogli iść na ulicę, było jak normalnie. Ale kiedy ogłoszono Judenrein, to znaczy, że po tej akcji żaden Żyd nie może być, nie może mieszkać w tej Izbicy. No to wtedy też był koniec, bo co? Schowanie nie pomoże. Jak długo możesz być schowany? Dzień, dwa, trzy? Musisz jeść, musisz to i tamto. A najgorsze było to, że nasi sąsiedzi, bo myśmy opuścili te mieszkania tak, jak staliśmy. Jeszcze matka, pamiętam, dała nowy obrót na stół i świecę zapaliła. I wyszliśmy. Więc najgorsze było to, że nasi sąsiedzi zaraz jak pociąg odjechał, przyjechał za pod stół, pod krzesła, co człowiek ma. I wtedy by wykryli gościa, który się schował. I koniec cierpienia, by zostali zabici. Więc wszyscy szli na dworzec kolejowy, wszyscy Żydzi.
bez strażnika, bez nikogo. Jakby jakiś zagraniczny dziennikarz przyjechał i nic nie jedziałby, patrzył, to by myślał, że to jadę na jakiś piknik, ucieczkę, co są życi. Szli, bo nie było innej rady. Ale mówiłem o tej garbarni. Garbarnia miała masę zamówień o tych Niemców, więc zostawili 200 Żydów w tej garbarni, żeby jeszcze produkowali, wykończyli. I w tej grupie ludzi byli moi rodzice i brat. I tak siedzą w garbarni, czekają. Pamiętam te rozmówki w tej garbarni. O, nie ruszę nas, my jesteśmy specjalistami, my pracujemy dla niemieckiej armii. Nie, zabrali chorych, zabrali niemowlęta. Tego. My jesteśmy młodymi ludźmi i nas potrzebują. Niestety, pamiętam ten fatalny dzień 28 kwietnia, kiedy wystrzał karabinowy obudził mnie, leci do okna, spałem w strychu, więc miałem z góry widok, patrzy w dół, cała garbarnia otoczona wojskiem. I wiem, że to już ostatni dzień naszego życia. Wkrótce śnienic mnie wyciągnął z kryjówki i zaprowadził na dwór. Na dworze przed garbarnią to już była grupa z 50 Żydów złapanych, otoczona żołnierzami, żeby nie uciekli. I ten żołnierz, który mnie przyprowadził, wepchnął mnie do tej grupy i w porządku. I teraz widzę, no robiłem co mogłem, żeby się ratować. I teraz koniec. Czekam. Ten Ukraińc był jeden, ten wartownik, stał koło mnie, chciał zapalić papierosa. Zapalił zapałkę, zapałka zgasnął, wiaterek był. Druga gaśnie. Trzecia, no to ona podnosi kołnierz, kurtki, odwraca się, żeby zasłonić od wiatru i pali tego papierosa. Jak ja to widzę, że odwraca głowę ode mnie, to myślę sobie, też czas. I wysunąłem się z tej grupy i zmieszałem się z obserwatorami. Tak, no, Polacy, którzy stali obok, nie mieli się czego bać i obserwowali. Wpakowałem się, wszyscy mi zdali, nic słowa nie powiedział, ale wiem, że trzeba znikać. I wtedy rozglądam się i widzę kolegę szkolnego, Janek Knapczyk. O, ucieszony, bo było tak. Żydzi w sobotę, żydowskie dzieci w sobotę do szkoły nie szły. Dlatego też każdy Żyd, żydowski chłopak miał polskiego chłopaka, którzy szli w sobotę do szkoły. Jak przechodzili, to zadania domowe nie dali. Dali żydowskim kolegom. Janek Knapczyk był właśnie, który przynosił mnie zadanie nauczycielskie na poniedziałek. No i nieraz on spał w naszym domu, ja bym u niego. Ja mówię, Janek ratuj. A Janek mówił, idź do stodoły, tu niedaleko. Idę do stodoły, patrzę, brama. Brama zamknięta jest. Nie mogę wejść, jest duża, krótka taka. Słyszę wreszcie głos jakiś. Chodzę tak naokoło, szukam, może deska jest zerwana. I słyszę jakiś głos, trochę wyżej na wzgórzu, stała kobieta, Polka. To mówi, uciekaj, uciekaj, uciekaj. A ja mówię, co jest? Bo on idzie. Kto on? Janek. Uciekaj. Ja myślę sobie, dlaczego mam uciekać, kiedy Janek idzie? On otworzy kłódę i mnie wpuści. Ale ona mnie powiedziała, z kim? Janek przyszedł, ale z Niemcem. I ja bierzcie go, to Żyd. I Janek mówi, no, do widzenia, zobaczę się na półce z mydlem w sklepie. Dlaczego tak? Bo wtedy były pogłoski, nieprawdziwe zresztą, że Niemcy robią mydło z ludzi. Były jakieś eksperymentalne prace w Gdańsku przez profesora jednego i drugiego, ale nie było komercjalnie to używane, nie było mydła robionego to.
ale on, ta pogłoska była, więc on myślał, że mi zobaczy jak kawałek mydła, to co chciał powiedzieć. No, byłem na rynku już widziałem swoich rodziców i brata czekających. Były dwa wozy ciężarowe, przykryte blandeką. Z frontu tych wozów ciężarowych był jeep wojskowy z żołnierzami, z karabinem maszynowym. Przy końcu tych dwóch wagonów to samo, jeep wojskowy, karabin maszynowy, strażnicy. Nie było sposobu, żeby wymigać się, żeby tego. Wreszcie zaczynają ładowanie do samochodów i jedziemy w kierunku Sobiboru na północ. I co? Można odebrać od siebie wszystko od człowieka. Wszystko. Jedna rzecz się zostanie, co się zostanie? Nadzieja. Ta nadzieja zabiła dużo ludzi, ale również troszkę ratowała, więc zabiła ta nadzieja. Że nie myślą, ale tamtego, ja jestem podobny fachowcem, mnie nie zabiją. Zawsze dawali trochę nadziei. A ponieważ w drodze do Sobiboru były dwa wyjścia z szosy do obozów koncentracyjnych, więc słyszę te szepty, te rozmowy. O, nie wezmą nas do Sobiboru, bo jesteśmy młodzi, fachowcy, pracujemy dla armii, skóra bardzo potrzebna jest w tym wojsku. To są te dwa, to na pewno jakiegoś koncentracyjnego obozu nas wezmą. Pamiętam, minęliśmy, samochody minęły wyjście na Osowę. Słyszę znowu było, a to nic, Osowa to mały obóz koncentracyjny. Na pewno wyjdzie na drogę do Trawnik. Trawniki to duży obóz, cukrownia tam jest i w ogóle. I pamiętam ten przejazd tego wyjścia. My skręciliśmy na lewo, prosto jedzie. I pamiętam, że do tej pory takie nadzieja poszła. I teraz jedyne miejsce, gdzie mógł stanąć, to Sobibor. I teraz inna rozmowa jest, żeby młodzi ludzie, młode głosy, bić się. Nie pójdziemy im na rękę, żeby nas do komór gazowych wzięli spokojnie. Zabierzemy niektórych z nich ze sobą. I słyszę głosy. Rodziny całe były, ja byłem z moją rodziną. Nie, tak zginiemy i tak zginiemy jako rodzina. Tak było. I wreszcie po 20 minutach stop Sobibór. To miejsce było takie tajne, że nawet ci żołnierze i oficerowie, którzy nas tam przywieźli, otrzymali rozkaz natychmiast wyjechać, odjeżdżać, zanim otworzyli tą bramę. Ja stoję z grupą ludzi, z tą dużą grupą, jakieś 50 metrów przed płotem był taki zielony płot, szyld SS Sonderkommando, SS specjalne komando. I boję się, bo ja wyobrażałem sobie, że miejsce, gdzie gazują ludzi, gdzie palą ludzi, musi być jak piekło. Musi być jak piekło. I ciekawy byłem, jeszcze szansem, co ja zobaczę tam, jak to będzie. Brama się otwiera, każe nam wyjść, brama się zamyka. Z tyłu patrzę i znowu ten lud nadziei. To miejsce wyglądało jak ładna wioska. Z lewej strony były te domki hitlerowców, były takie nazwy. Jedna taka willa miała nazwę Schwalbennest, which meant jaskółcze gniazdo, drugie Gottesheimat, dom Boży. Ładnie, kwiaty, cicho. Ale ja wiem, że to jest koniec drogi. Oto słyszę głos,
Niemcom. Tego, Frenzla, to jest komendant, drugi komendant Sobiboru. Ja z nim mam wywiad. Słyszę, dzieci i kobiety w jedną stronę, mężczyźni w drugą stronę. Ja 15 lat miałem, no to mogłem być, byłbym przy matce. Ale instynkt mi powiedział, że lepiej jako mężczyzna. 15 pół roku to możesz w jedną, drugą stronę. I pożegnałem się z matką, pożegnałem się w sposób, który do tej pory jest dla mnie bolesny. Co było? Dzień przedtem w getcie chciałem się pić. Więc mówię, mamo, mogę się napić mleka, a mama mówi, bierz. Jest w chłodni, mieliśmy taką drewnianą chłodnię, tam kawałki lodu były. Więc wziąłem to mleko i widocznie, że za dużo piłem, bo mama mi mówi, Tojwi, tomorrow też jest dzień. Ona myślała, że żeby zostawić. Teraz jak się żegnam, nie wiem dlaczego, mówię, mamo, widzisz, powiedziała, że jutro też jest dzień. I odszedłem. I to było nasze pożegnanie. Poszedłem do ojca, jak ta, nie selekcja, ale jak my się rodzice rozdzielili, to kobiety z dziećmi poszły, dostały rozkaz, żeby iść prosto, dali trochę, może jakieś 100 metrów czy więcej. Był drugi płot zielony. Dlaczego był zielony? To właściwie były płoty z drutu kolczastego przeplatane jeżyną, wyższym, żeby nie można było przejrzeć. Za tym płotem widziałem ogień. Nie widziałem, co się pali, bo ten płot zasłaniał, ale ogień widziałem i czuć było ten zapach. To jest mężczyźni. Jak już powiedziałem, w obozach śmierci nie było selekcji, ale nas było jakieś 600 ludzi, ale po kilku miesiącach było nas mniej, bo dużo się powiesiło, nie mogło ścierpieć tego. Więc od czasu do czasu, jak przyjechał transport, to Niemcy wyjęli raz na 3 miesiące, wyjęli grupę ludzi, żeby uzupełnić stan. I akurat jak nasz transport przyjechał, to potrzebowało ludzi i ten Frenzel szukał ludzi. Kto jest krawcem, kto jest budowniczym, inżynierem, pyta. A ja chciałem żyć, ale co, takie w moim wieku to idzie do szkoły dziecko żyć. Ale chciałem żyć. I tak myślę, że jeszcze wtedy modliłem się. Mówię, Boże, ratuj mnie. I ja do tej pory wierzę, że coś z tej mojej siły, mojego błagania, czy co, dotarło do tego Niemca. Ja wiem, że słyszałem historię, że czasami dziecko może czuć, kiedy matka tysiące mil dalej, chora jeszcze, umiera. Ja myślę, że w jakiś sposób moja siła może do niego dojść, moja siła, chęć życia. I faktycznie, on szedł tam i z powrotem, ty Niemiec, i jak przeszły kolonie, to nasze, jak się nasze oczy spotkały, ja tak bez otworzenia ust mówi, Boże, ratuj. I on tak mówi, komraz do kleine, i wódz mój szukucy. Wychodź ten mój mały, będziesz mi na buty czyścił. I w ten sposób zostałem pracownikiem obozu śmierci w Sobiborze. Reszta razem z ojcem, poszli drogą, gdzie kobiety poszły, to znaczy do kołów gazowych. Teraz ludzie się dziwią, specjalnie ci, którzy mówią, że Holokausty nie było. Jak to możliwe w takim krótkim czasie 6 milionów Żydów zabić? To jest bajka. Nie jest bajka, jeżeli to jest dobrze zorganizowane, jeżeli psychologiczne ujęcie tego wszystkiego organizacji daje ich jeżeli jest, oni mieli biuro w Wiedniu Niemcy, które opracowało psychologiczne podejście do Żydów. Więc jeżeli wszystko jest przygotowane, to nie jest tak trudno. Przede wszystkim
to były rzeczy nie do wiary. Ja wam opowiem tylko, jak to wyglądało tym, którzy mówią, że nie było możliwe. Opowiem na przykładzie holenderskiego transportu. Holenderski transport, przeważnie jakieś 3000 ludzi, przyjechał do stacji tej Sobibor. Pociąg został wepchany do lasu, do Soliboru. Ludzie wyszli z pociągu, nie wiedzieli, gdzie idą, co idą. I Niemiec, Franco każe im zostawić wielki bagaż ciężki na porcu, na peronie, przyrzekając, że te ładnie naszywane adresy będą obserwowane i dostarczone do baraków, gdzie będą. A teraz idź się dalej do takiego dużego placu, Big Square. I tam był jeden Niemiec ubrany w biały mundur, udający lekarza. Miał kilka słów, jakieś 5 minut, może mniej. Przepraszał za ciężką drogę, 3-dniową drogę, podróż z Holandii do Soliboru, ale teraz, jak już tu jesteście, zobaczcie, jak to ładnie, to już tutaj możecie się zostać do końca życia. Ale przed tym, zanim pójdziecie do baraków, ze względów sanitarnych musicie wziąć prysznic. Proszę się rozebrać, ułożyć rzeczy i pójść tą aleją prosto do, gdzie prysznic macie wziąć. I wszyscy nieraz bili brawo i rozbierali się, ułożyli rzeczy i już nago szli przez korytarz między Dodotami. Myśmy nazwali ten korytarz i Niemcy tak samo. Heavenly Road, boska droga, coś do nieba, czy co. I potem zaraz słychać było szumotoru wytwarzającego gaz. I potem 3000 ludzi, jakieś 3 godziny i potem tylko popiół był. To była taka droga. Co ułatwiało Niemcom, było to, że przecież jak transport przyjechał 3000 ludzi, to myśmy ich mogli czapkami zakryć, tych Niemców. Dużo Niemców nie było, czy Ukraińców. 150 razy może. Ale nie można było, można było pójść do ludzi i mówić i powiedzieć, słuchajcie, idziecie na śmierć. Nie uwierzyliby nam. Słuchajcie, będziecie zagazowani. I tak było. Taki chłopak tam powiedział jednej babie, która szła do komory gazowej, że idziecie na śmierć lub czy coś. Ta poszła prosto do Niemca, powiedziała, słuchajcie, to macie chłopaka, który tylko wam szkodę robi, buntuje, mówi, że idziemy na śmierć, a ten Niemiec mówi, ha, my go znamy, pomylony jest, ale co my zrobimy? Zabić go? Nie było możliwości, żeby zmobilizować się wszystkich i rzucić się na Niemców. I tak ginęli. Teraz pracujemy tam. Niemcy cofali się ze Związku Radzieckiego. Jak się cofali, to Żydów z różnych miast ocalali do Soliboru. I w pewnym czasie wysłali transport z Mińska do Soliboru. I wtedy Niemcy potrzebowali ludzi. To ten sam Frenzel się nazywa, sam Frenzel, wyszukiwał ludzi i wybrał 70 młodych, silnych ludzi do pracy. Nie wiedząc, że tych, których wybrał, że to są byli jeńcy wojenni, to są Rosjanie oficerowie Żydzi. I to było ich zgubą. My w Soliborze, Żydzi polscy, myśmy nie wiedzieli o broni. Nawet była taka piosenka wojsko, taka antysemicka, pamiętam, o Żydzie, dali mu karabin, w karabinie rura, w tej rurze dziura, coś taka satyryczna była. Myśmy nie widzieli, jak się bronią obchodzić. I tutaj tak przychodzą nam ludzie, 70 osób wojskowych, bo jak Niemcy złapali, poznali wśród
tych jeńców Żyda, to od razu do Mińska, do getta, czy gdzie indziej, i na śmierć prowadzili. Więc nasze szczęście było to, że tu mamy grupę ludzi wojskowych, tu mają, druga grupa polska zna teren Soliboru, zna rutynę dzienną tych Niemców. Dogadaliśmy się i niecałe 3 tygodnie od czasu tych przyjazdów tych Żydów rosyjskich wybuchło powstanie. Powstanie planowane było, miało 2 fazy. Fazę tajną i fazę jawną. W fazie pierwszej tajnej, bez tego, ja miałem za zadanie zludzić Niemców w odpowiednie miejsca, gdzie czekali na nich nasi bojownicy, 3 czy 4, i zabili go nożami czy ciekawami. I już zabrali pistolet, ale nie mieli prawa go użyć aż do tej drugiej fazy, otwarte powstanie. Do 5, od 4 do 5 mieliśmy wyszukać Niemców, zabić ich, i o 5 do 6 mieliśmy otworzyć ogólne powstanie, bo dużo ludzi nie wiedziało. Ja pamiętam o 5 koniec pracy, idę do kuchni, tam gdzie kuchnia jest, do tego placu, a tam kolejka prawie jak codziennie. Było nas 550, to 500 na pewno nie wiedziało, że za chwilę wybuchnie powstanie. I potem Sasza, już jak mieliśmy to broń, to wszystko, to miała nastąpić druga faza, otwarte powstanie. Sasza skoczył na stół i powiedział w tym sensie, że ludzie, wojna się toczy, śmiertelna wojna, ale przyjdzie czas, kiedy nasi towarzysze, był on do kapitanem sowieckim, nasze życie ze Związku Radzieckiego, nasi na stali, nawet zdaje się powiedział, czekają na odpowiednią chwilę i przyjdą tutaj, i zemsta przyjdzie. A naszym zdaniem jest, nie wiem, ile nas przeżyje. Prawdopodobnie bardzo mało, może w ogóle nie, ale kto przeżyje, jego zadaniem jest opowiedzenie światu, co tu się dzieje. I ja wtedy, tak samo jak kiedyś prosiłem tego Frenzla, żeby mnie wybrał, tak samo prosiłem Boga, żeby, jeżeli przeżyję, to nie zapomnę i powiem, i dlatego to też jestem. I potem jeden, pamiętam, ludzie stali na dole, słuchali tego przemówienia, bardzo krótkie, i potem ktoś, pamiętam, krzyknął z tych ludzi stojących, słuchali, halo, hurra, i potem jeden, hurra, żeśmy uciekali. Teraz pokażę wam 18 minut filmu, który pokazuje ucieczkę, powstanie, pokazuje mnie, mnie gra angielski aktor Jason Norman, jako 15-letni chłopak, i potem możecie się zapytać, co chcecie, ja wam odpowiem, co wiem. In 1942, SS chief Heinrich